Zaczynamy. No to teraz druga część. To będą takie dwie prezentacje. Pierwsza to będzie dość krótka, troszkę fajerwerków. Druga będzie stricte naukowa. No i co? Na tej prezentacji przedstawię Państwu, że obraz komety niekoniecznie wygląda tak, jak na tym obrazku. Znamy kometę właśnie przede wszystkim z tego, że jest to gwiazda z warkoczem. Posiada jeden albo dwa warkocze, w zależności od tego, jak jest ustawiona względem Ziemi. Jeden warkocz pyłowy, drugi warkocz gazowy. No i głównie ta kwestia tyczy się dużych obiektów, które są w zasadzie jasne i dobrze widoczne. Wówczas też te warkocze możemy zaobserwować. Gdy jest spora emisja molekuł, spora emisja pyłu, wówczas wiatr słoneczny wypycha je w daleką przestrzeń Układu Słonecznego, nawet na setki milionów kilometrów. No i takie komety zdarzają się w polu widzenia sond kosmicznych. Pierwszą taką kometą, która była godna uwagi, to była kometa SOHO 6. Pierwszy obiekt odkryty został w sierpniu 1996 roku. Przez pierwsze 3 lata był to obiekt projekt całkowicie zamknięty. Detekcji dokonywali tylko astronomowie zawodowi. No i od czasu do czasu pojawiały się te duże obiekty. No i w większości astronomowie zawodowi wyłuskiwali tylko te największe obiekty. No i jeśli chodzi o ten obiekt, który tutaj zaprezentowałem, to jest kometa z grupy Kreutza, która pojawia się w grudniu 1996 roku. Większość obiektów, które pochodzi z tej grupy, jest tak mała, że rozmiarami przypomina mały autobus. Te obiekty większe, tego typu, które tutaj zaobserwowaliśmy w 1996 roku, to są obiekty klasy 50-60 metrów średnicy, nie większe. No i tak jak właśnie wspominałem, często komety nie wyglądają jak komety. Są to obiekty bardzo podobne do planetoid. Jednym z takich obiektów na przykład była kometa z 1997 roku. Była to pierwsza kometa pochodząca z nowej grupy komet. Tą grupę komet zidentyfikował astronom amator z Niemiec Mike Mayer, obecnie również współpracujący jako asystent przy Minor Planet Center. Zidentyfikował, że kilka komet posiadało identyczne elementy orbity, w związku z czym powiązał je, że mogą tworzyć nową grupę. No i rzeczywiście nieżyjący świętej pamięci Brian Marsden potwierdził to odkrycie. Tak samo w przypadku grup Krachta oraz Marsdena okazało się, że również można było potwierdzić, że są to formacje, które składają się przynajmniej z kilkudziesięciu komet. No i dalej przejdziemy. Pierwszą kometą, którą odkryła sonda SOHO i była widoczna z Ziemi, to była kometa C1998J1 SOHO. Była to kometa sklasyfikowana jako kometa non-group. Nie zbliżyła się tak blisko do Słońca, żeby całkowicie wyparowała, jak komety z grupy Kreutza, bo w zasadzie większość komet z grupy Kreutza w wyniku tak bliskiego przelotu, a ten przelot to jest na poziomie 100-200 tysięcy kilometrów od powierzchni fotosfery, no to w zasadzie one całkowicie wyparowują, bądź też są, można powiedzieć, rozpadają się w wyniku sił pływowych, bardzo silnych oddziaływań grawitacyjnych, które pochodzą od Słońca. No i te komety nie są obserwowane później po przejściu przez peryhelium. Ta kometa była widoczna przez 2 tygodnie po przejściu koło Słońca i była dość ciekawym, jasnym obiektem, który można było również za pomocą lornetki zaobserwować. Sezonowo co 5,5 roku, to znaczy się okresowo, przepraszam, co 5,5 roku w rejon Słońca powraca kometa 96P Machholz. Obecny powrót teraz na przełomie czerwca i lipca będzie obserwowany i wówczas ta kometa będzie przesuwać się przez pole widzenia z prawego dolnego rogu zdjęcia w kierunku górnego brzegu. No i będzie prawdopodobnie posiadała dość podobną jasność jak kometa właśnie jak podczas przelotu w 2002 roku.
Obiekt jest niewielki, ma około 1 km średnicy, w związku z czym po przelocie przez peryhelium w zasadzie jego aktywność bardzo szybko spada. Jest bardzo krótko widoczny w teleskopach amatorskich, natomiast w większych teleskopach posiadających kamery CCD można go obserwować przez dłuższy czas. Ponownego, można powiedzieć, odnalezienia tej komety dokonali kilka tygodni temu astronomowie z Czech, m.in. kolega Martin Maszek, wykorzystując teleskop FRAM w Argentynie, zidentyfikowali tą kometę jako obiekt 17 wielkości gwiazdowej i w związku z czym można powiedzieć, że 2 miesiące przed peryhelium, no to jak małą jasność posiada, a jak szybko ta jasność rośnie, gdy ta kometa zbliża się do Słońca. No, jest to bardzo intrygujący obiekt, który prawdopodobnie będzie badany różnymi drogami, między innymi drogą radiową na falach milimetrowych. No i zobaczymy, co przyniosą dalsze badania tego obiektu, w jaki sposób jest zbudowana ta kometa, jej wnętrza. Tak jak wspominałem, detektor Swan od czasu do czasu odkrywa nowe komety. Jedną z nich była kometa z 2004 roku. Nie był to duży obiekt, w maksimum jasności miał plus 6 magnitudo, podczas przelotu przez peryhelium 0,2 jednostki astronomicznej od Słońca. Po peryhelium jego aktywność bardzo szybko zmalała, no i nie był obserwowany w zasadzie z Ziemi przez dłuższy okres czasu. Kometa C2010 E6 Stereo. Bardzo ciekawy obiekt, który pojawił się 2 lata temu. Była to pierwsza kometa, do którego poczyniliśmy starania do zaobserwowania linii cyjanowodorowych na falach milimetrowych. Obiekt był na tyle duży, że szacuje się, że rozmiar tego jądra kometarnego miał rozmiary rzędu 100, znaczy się rozmiar jądra miał średnicę 100 metrów i w związku z czym był to bardzo ciekawy i godny obiekt do przebadania. Niestety obserwacje nie wyszły w związku z tym, że radioteleskop podczas naszych obserwacji uległ awarii, nie można było skorzystać z detektora. Tak czasem jest, no niestety. No i atrakcja ubiegłego roku, kometa Lovejoya, trzecia kometa odkryta przez australijskiego amatora. Wiele osób wspominało, że tak duża liczba odkryć komet z grupy Kreutza, którą notuje się obecnie przez ostatnie 16 lat, mogło zapowiadać przylot większego fragmentu na miarę komety Icaseki z 1965 roku. I gdy odkryto kometę właśnie 1 grudnia, urosła nadzieja, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takiego typu obiektem. No i jak się okazało, początkowo wstępne prognozy podawały, że obiekt nie jest tak duży jak kometa Icaseki z 65 roku. Oszacowano, że rozmiar jądra kometarnego będzie miał mniej więcej jak 200-250 metrów średnicy. Niemniej był to obiekt bardzo godny, bardzo ciekawy do tego, ażeby go przebadać pod różnym kątem. Między innymi również za pośrednictwem radioteleskopu, który znajduje się w Hiszpanii oraz na Hawajach. No i jak się okazało, wszyscy uważali, że ta kometa się rozpadnie podczas przelotu koło Słońca, no bo skoro to był Kreutz, a nie jest dużych rozmiarów, no to będzie go czekać podobny scenariusz jak wszystkie inne, które pojawia się przez ostatnie 16 lat. No ale okazało się zupełnie inaczej. Ta kometa w zasadzie bez szwanku przemknęła koło Słońca, o czym mogą świadczyć między innymi te zdjęcia. Tutaj jest jedno ze zdjęć przedstawiające dwa warkocze pyłowe oraz prawdopodobnie warkocz nie wiadomo czy jonowy. W zasadzie przypuszcza się, że ten warkocz mogą tworzyć jony żelaza. Niekoniecznie mogą być to jakieś molekuły wodorowe czy też pochodne po rozpadzie molekuł pierwotnych typu cyjanowodór, tlenek węgla czy też kwas metylowy, alkohol metylowy, przepraszam. Tutaj w nieco większym zbliżeniu. Kometa podczas tego przelotu doznała tak zwanego resetu w wyniku bardzo silnych oddziaływań słonecznych, między innymi ciśnienia wiatru słonecznego. Warkocz w zasadzie się urwał od komety i podczas przelotu na razie to obserwowaliśmy tylko coś takiego.
W zasadzie było coś emitowane z jądra kometarnego, niemniej bardzo silne oddziaływania słoneczne powodowały bardzo szybki, można powiedzieć, wydmuchiwanie tej materii w przestrzeń. No i w zasadzie tutaj to, co obserwujemy, no to jest związane z bardzo szybką rotacją komety.